Cześć, witajcie. Witajcie, cześć, jestem Daniel. A ja jestem Dawid. Witamy Was na kanale Nowa Mowa z serii After Nine. Jak zwykle przygotowujemy dla Was codziennie odcinek związany z tematem mowy, z tematem bloków mowy, ale również czasami są to serie filozoficzne, psychologiczne. Tak. I dzisiaj właśnie będzie ta serii psychologicznych, a mianowicie powiemy o krzyku. Krzyczeć nie będziemy, na szczęście. Tak, a nie będziemy krzyczeć, tak. Ale powiemy spokojnie o krzyku. Dokładnie. Powiemy o krzyku i jak wpływa na dzieci szczególnie, bo to jest, myślę, taki najważniejszy aspekt, jak chodzi o wychowywanie dzieci, o taki rozwój w ogóle dziecka. No więc może od tego zaczniemy. Czym jest w ogóle krzyk i po co my krzyczymy? Tak, i może zaczniemy też od tego wątku, czy doznaliśmy krzyku? Mhm. Bo oboje mamy rodzeństwo, tak. Więc rodzice, może nie wszyscy, ale większość w przypadku rodzeństwa i tej większej ilości dzieci jakoś sobie musi radzić. Tak. I na przykład... Ja to mam dalej w sumie na co dzień, bo mam teraz siostrzenicę, wcześniej miałem siostrę, także właściwie to przez całe moje życie gdzieś ten krzyk jest. Tak. Jako dzieci. Bo ktoś tam jest nieposłuszny. Dzieci. Tak, no na przykład... Dzieci krzyczą. Tak. Znaczy chodzi o krzyk dzieci właściwie, nie rodziców. Na dzieci, bo raczej na szczęście u mnie się to mało zdarza, ale jak chodzi o dzieci, no to jednak dzieci krzyczą. Czasem bardzo, czasem piszczą wręcz. Mm-hmm. Tak, ale my powiemy właśnie o tym, jak się krzyczy na dzieci, żeby coś wymusić. Mm-hmm. I jak to się ma na przykład w przypadku mowy, bo też to się zdarza, że krzyczy się na dziecko, które na przykład się jąka czy blokuje. Tak, mówi się często bardzo. To się często zdarza, niestety. Tak. Nie jąkaj się, przestań, mów wolniej. Staraj się. Staraj się. Tak, no krzyk to bardzo destrukcyjna rzecz, trzeba powiedzieć. Szczególnie jeśli chodzi o okres niemowlęctwa u dzieci, o okres przedszkolny. Jest nawet tak, że krzyk, jest to potwierdzone naukowo, wpływa na destrukcję komórek mózgowych. Mózgowych, czyli po prostu niszczy wręcz mózg. Fizycznie. Prosto fizycznie niszczy mózg. Te dźwięki, te tony, ta emocja wielka, która jest dziecku, z tym związana. Mm. Negatywna emocja, bo najczęściej ma to charakter oskarżycielski. Tak. Przywołanie do porządku. Krytyczny. Bo krytykuje się tym często na przykład dzieci właśnie. Odnośnie krzyku. A, ty zły, tak. Ty niedobry. Źle robisz, nie rób tak. I się krzyczy, i przeklina czasem, co już jest w ogóle skrajnością. No właśnie. Nie do zaakceptowania. Na przykład taki autor książki Aaron James o krzyku pisze, że zostało potwierdzone w badaniach naukowych, że w żaden sposób ten krzyk nie czyni cię lepszym w rozmówce, ani nie stawia cię na pozycji wygranej. No. On buduje tylko poczucie strachu i w przypadku, kiedy my krzyczymy na dziecko, na chwilę możemy je zatrzymać, wystraszy się nas i czegoś nie zrobi, ale zostanie to zapamiętane, że będzie się bało kolejnej próby właśnie przed krzykiem. W tej obawie, tak, że będzie znowu skrytykowany. Pisze tak. Skrzyczany. Kto z reguły ten, kto nie ucieka się do krzyków, wygrywa w trakcie sprzeczki czy dyskusji. Kto nie ucieka się, czyli kto mówi spokojnie, wygrywa. Właśnie. No ale właśnie, ale czym jest ten krzyk? Dlaczego ludzie krzyczą na dzieci, rodzice? Tak, no myślę, że to głównie chodzi właśnie o te emocje, o te sytuacje emocjonalne, gdzie rodzic po prostu nie potrafi się opanować, ma tak w nim to buzuje ta emocja, że musi się wykrzyczeć na to dziecko, wydrzeć, jak to się mówi kolokwialnie, więc no, to powstrzymanie emocjonalne, ta inteligencja emocjonalna, bo w ten temat tutaj można wejść, no niestety często jest na niskim poziomie. No i teraz właśnie, nie potrafi się opanować, czyli pokazuje swoją słabość. Już nie wytrzymuje tego, już mnie doprowadzacie do szaleństwa. Tak. I następuje krzyk. Krzyk spowoduje płacz u dziecka, wycofanie i w konsekwencji
potwierdzają badania, że dzieci, na które się krzyczało, mają większe tendencje do depresji i wycofywania się. Mm-hmm. Już na samym wstępie. No właśnie. I jak takim krzykom zapobiegać? Czyli takie rady. Co rodzice mogą zrobić, żeby nie iść ten jeden krok za daleko? Mm-hmm. Bo tam rządzą emocje. Jest reakcja walki, tak samo działa ciało migdałowate, i następuje reakcja walki, czyli dziecko spowodowało, że ja się czuję słaby czy słaba, i jak łupnę tą siłą głosu, mocną, no to ofiara niestety walnie. Tak. I tu myślę też należy rozróżnić taką, no takie dwa podejścia, jakby dwie sytuacje, może o tak, gdzie jest faktycznie krzyk, a stanowcze powiedzenie czegoś dziecku, prawda? Czasem trzeba ten głos trochę podnieść, powiedzieć stanowczo, nie rób tego, ale żeby to nie było właśnie krzyk i od razu krytyka, obraza i tak dalej tego dziecka, tylko jednak ten pewny, zdecydowany głos, bo ono było pewne, że mama czy tata mówi, że to jest niesłuszne, albo że powinieneś to zrobić w inny sposób, albo czegoś nie robić. Tak. Więc to jest taka granica właśnie często cienka, prawda? Kiedy jest ten pewny głos, ten taki, żeby dać właśnie taki autorytet dziecku, jak powinno się zachowywać, co powinno robić, ale żeby to nie przeradzało się w krzyk. Krzyk. I tu taką najprostszą radą, w tym momencie, kiedy już nie wytrzymujemy, to jest 5 sekund ciszy. Najlepiej nie powiedzieć nic. Czasem się wydaje rodzicom, że jak nie zareagują, to się dziecko nie nauczy. Tak. Jak nie krzykną, to znowu zrobi ten sam błąd. Tak. I być może na chwilę wygracie. Tak. Na chwilę nie zrobi, ale dziecko zapamięta. Się skuli, tak, skuli się. Ale co zapamięta? Płakało. Lęk i strach. Właśnie. I będzie miała na przykład w przyszłości problemy z podejmowaniem samodzielnych decyzji, bo będzie się bało oskarżenia, tego krzyku, więc będzie się wolało wycofać. A tu nie chodzi o to, żebyśmy dziecko wychowali w strachu, tylko właśnie w naprowadzaniu. I jest fajny cytat Benjamina Franklina. Żeby dawać mu takie narzędzie, jakby jak sobie radzić na przykład w takiej sytuacji emocjonalnej, albo co zrobić, żeby zrobić to inaczej. Inaczej. Tak jakbyśmy chcieli, ale właśnie. Nie wykrzykując mu to, tylko tłumacząc. Tak. I Benjamin Franklin pisze tak. Powiedz mi coś, a ja to szybko zapomnę. Naucz mnie czegoś, to może to zapamiętam. Zainteresuj mnie czymś, a wtedy się na pewno nauczę. O. Fajny tekst. Właśnie. Samo powiedzenie jakimś neutralnym głosem może za mało. Wejdzie, tak. Wyjdzie. Naucz mnie, czyli pokaż mi, jak się mam zachować. Już lepiej, bo zapamiętasz. Czy jak mi pokażesz obrazowo, że tak się powinno zachować, to zapamiętam. A jeszcze lepiej, jak mnie tym zainteresujesz. Właśnie. Czyli porozmawiasz o tym temacie. I na to często się nie ma czasu w domu, bo komu się chce zainteresować dziecko na przykład tematyką sprzątania. Posprzątaj to. Goście przyjdą. No, na przykład. Już masz zrobić to. I to nie jest uczenie ani zainteresowanie, tylko to jest nakaz i rozkaz. Więc a na rozkazy się dzieci przeważnie buntują. Buntują, prawda? Się. Nie zrobię tego. Tak. Zrobię inaczej całkowicie. I co w efekcie zapamiętują? Że spotkanie z gośćmi jest stresem. Czyli odwiedziny są stresem, bo się krzyczy. No właśnie. I tak jest w większości polskich domów. Że jak przychodzi gość, to jest akcja, nawet jakieś wielkie sprzątanie, gotowanie, a co przyrządzić? I dzieci są świadkiem tego, że gość kojarzy się z wielkim stresem w domu, z tym przygotowywaniem i posiłków, i sprzątania, i tym krzykiem, i będzie chciało unikać w przyszłości odwiedzin, bo będzie chciało unikać tych wspomnień. Tak. I tu na przykład ja pamiętam ze swojego domu rodzinnego, to
z takich odwiedzin robiło się wydarzenie. Mhm. Czyli mama nas uczyła, jak przygotowywać stół, tak, dlaczego to ma być fajne, dlaczego to ma być fajne przeżycie, co ma być na stole, dlaczego te serwetki mają być, dlaczego te sztućce mają być fajnie układane. Tak. I robiło się z tego wydarzenie przyjemne, że chciało się i się oczekiwało na gości. Mhm. I to spowodowało, że no, mam w sobie takie coś, że lubię, jak przychodzą goście. Przychodzą, czy ja też lubię chodzić na przykład. Mhm. Ale wiemy, że nie wszyscy tak mają. Że to się kojarzy w większości rodzin w Polsce z wielkim stresem i wyrzeczeniem, że coś trzeba. Nie? Jest taka scena nawet chyba w Kogiel Mogiel, że jak przyjdą goście, tam miała coś przygotować i właśnie Kasia się nastarała, przygotowała tam wszystkie dania, sałatki. No tak, kojarzysz w Warszawie to? To było, tak. Tak. Taka scenka w Warszawie tam u tego, tego pana profesora. Profesora. Docenta właściwie. I się jej oberwało, że aż tak dużo. Po co tyle zrobiła? Aż tak dużo, dokładnie. Miałaś dać paluszki. Miała tylko postawić paluszki na stole. I tyle. No właśnie. A cielęcinka była tam. Wszystko było. Na niedzielę. Na niedzielę, tak. No i właśnie ten krzyk i... Nie twórzmy tych atmosfery, bo dzieci się nie nauczą wcale. Bardziej nauczą się strachu, niż wyniosą z tego wiedzę. Dokładnie. A jak to się ma na mowę? No właśnie teraz, jak to się przekłada na mowę? No, krzyk jest destrukcyjny wręcz, jak chodzi o powstawanie tych blokad jeszcze bardziej. Na przykład jak dziecko się jąka, ma już te blokady w tym momencie, więc ten krzyk, no on powoduje jeszcze większe jeszcze emocje i napięcie w tym dziecku. Na przykład jak ktoś mówi, taki rodzic, nie jąkaj się, przestań, wolnie mów, no to on się jeszcze wtedy bardziej buntuje, jak to, przecież się staram mówić. I on przeważnie się zamyka i blokady budują się jeszcze większe. Pamiętasz tą scenkę? Ten introwertyk się buduje. Jak okrzyczał nauczyciela. Tak, właśnie. I zaraz się wspomnienia ruszyły i... Nauczycielowi. Nauczyciel jeszcze bardziej się jąkał. Tak, jeszcze bardziej. Tak. Te wspomnienia kiedyś w przeszłości spowodowały, że mu jakby to wróciło, czy powstało znowu. Te oskarżanie właśnie, ciągle winny, bo krzyk podprogowo niesie informację. Jesteś winny. Ja jestem lepszy, jesteś do niczego, jesteś gorszy. No bo przeważnie się po to krzyczy, żeby komuś coś wytknąć, albo żeby komuś pokazać, co zrobił źle. Tak, no ale niestety... Jeśli to jest na równi się jest, to jest, no, są siły wyrównane, dorosły kontra dorosły, no to być może ta walka jest fair, ale jeśli to jest w zasadzie dorosłe dziecko, gdzie wiadomo, że dziecko jest na przegranej pozycji, to oczywista sprawa, no to ten krzyk na niewiele się zda. Dokładnie. Więc pokazujcie dzieciom to opanowanie emocjonalne, nawet jak on coś bardzo źle zrobi, czy wręcz coś bardzo złego, to jednak tłumaczcie mu w taki stanowczy, odpowiedni sposób, aby ten autorytet pokazywać i dawać mu. A szczególnie w przypadku osób czy dzieci, które mają blokady w mowie. Cały zespół właśnie tych emocjonalnych blokad, to jąkanie, żeby nie krzyczeć wtedy na dziecko, tylko spokojnie do niego mówić, nawet nie zwracać uwagi na to jąkanie, myślę. Tylko po prostu spokojnie do niego mówić swoją mową, spokojną, płynną. Jak ktoś ma pełną mowę. Żeby w tych emocjach się opanowywać jednak, to wtedy na pewno to pozytywniej wpłynie na to dziecko i nie będzie się tak zamykało w sobie i tworzyło w sobie tego introwertyka. A jak rozróżnić krzyk? No krzyk jest wysoki w tonach. Wysoko. A stanowczość jest niska. Mówimy niższym głosem, twierdząco. Tak. I patrzymy w oczy. Stanowczość to kontakt wzrokowy i głos skierowany w dół. Też spokojne ciało, myślę. Ta mowa ciała też jest ważna, aby nie jakoś wymachiwać tymi rękami, pokazywać, walić w stół, jak to się mówi, prawda, pięścią. Tylko jednak mówić, tłumaczyć spokojnie. Pamiętam taką odnośnie stanowczości i krzyku. To była taka sytuacja na studiach, jak asystentka chciała uspokoić całą grupę, gdzie rozbrykała się grupa studentów. Ale proszę Państwa, proszę o ciszę, to są zajęcia, są poważne zajęcia, krzyczę wysoko. I w pewnym momencie przychodzi na salę pan profesor, żeby coś oznajmić pani asystentce.
I wita się z grupą. Dzień dobry Państwu. A grupa, dzień dobry, cisza. No tak. No, często tak działa. Tak prosto. Sekunda, i teraz co on miał? No właśnie ta powaga, autorytet, głos. Asystentka chciała i dobrze, ale w tym tonie szybkiej mowy i wysokim nie była w stanie ujarzmić grupy dorosłych ludzi. A po drugie, jak się mówi bardzo szybko, szczególnie na jakimś wykładzie, czy w szkole właśnie, jako nauczyciel, to szybka mowa męczy. Męczy. Prawda? Tak. Na chwilę ci uczniowie są w stanie się skupić na te kilkanaście minut, ale taka szybka mowa, nawijanie brudu, ona strasznie męczy i pamięć oczywiście jest bardziej ulotna i no, ciężej się skoncentrować, trudniej na tylu informacjach na raz, więc lepiej mówcie spokojnie, do swoich dzieci szczególnie. I dawajcie odpowiednie wzorce, na pewno nie krzycząc. I tak spokojnie właśnie w tym tonie kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Tak. I zapraszamy na kolejny jutro. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.